Każdy prezydent kontynuował prace rozpoczęte przez poprzednika i z tym zgodzili się wszyscy trzej panowie. Praca, która jest kontynuacją, że prezydent miasta jest tylko szefem urzędu, a to ludzie, którzy tutaj żyją, kompetentni ludzie odpowiadają za rozwój. Prezydent nadawać może pewien kształt i to jest kontynuacja tego, co było przed nami, tego, co będzie po nas. Zgodziliśmy się również co do tego, że miasto potrzebuje naprawienia czy rozwoju sytuacji w zakresie komunikacji, transportu, obwodnic, rozwiązań komunikacyjnych nowych. Potrzebuje również takiego spojrzenia, w którym będą uwzględnione wszystkie interesy i gospodarcze, i związane z kulturą, nauką, edukacją. Potem pojawiły się rozbieżności zdań. Różnice były w tej debacie, nie wiem, czy panowie mogli się słuchać. No ja akurat nie słyszałem. Jeżeli chodzi o lokalizację tych sklepów wielkopowierzchniowych, teraz galerii nazywamy, ja przynajmniej wyrażam taką opinię, że powinniśmy to lokować w miarę na obrzeżach, jednak uwolnić starą architekturę miejską od galerii. No nieszczęście się stało, przy ulicy Słowackiego powstał obiekt, według mojego rozeznania z naruszeniem prawa ewidentnie. No i dziś mamy problem, że ten teren, który powinien ściągać turystów, mieszkańców, jest przyblokowany przez właścicieli tych galerii, tych poszczególnych boksów i blokuje się całą tą infrastrukturę parkingową. Ja powiem przewrotnie tak, że rzeczywiście bardzo bym się martwił, gdyby starczały te ciągi komunikacyjne, które są w tej chwili, gdyby nie przybywało samochodów, gdyby nie przybywało obiektów, gdyby nie tworzyło się konkretnych następnych problemów. Byłoby to dla mnie ogromne zmartwienie, bo świadczyłoby to o tym, że nastąpiła stagnacja albo cofanie się do tyłu. Natomiast, że są problemy, że należy je rozwiązywać i spodziewać się kolejnych problemów, to jest dobrze. Świadczy to tylko o tym, że miasto się rozwija, że miasto się bogaci, że i przybywa mieszkańców, i miejsc pracy, i uczelni, i miejsc, gdzie można spędzić kulturalnie czas. A więc takie jest moje spojrzenie. Chcę, żeby tych problemów było dużo i żebyśmy te problemy rozwiązywali. I z całą pewnością, jak moi poprzednicy mieli pewne problemy, tak i ja mam, i moi następcy też będą mieć. A nieszczęściem by było, gdyby tychże problemów nie było. Stagnacja, cofanie się do tyłu, brak rozwoju. Przygotowujemy w tej chwili strefę ekonomiczną na powierzchni ponad 450 hektarów na Przybyszówce Dworzycko. I mamy rzeczywiście problemy z odprowadzeniem wód deszczowych, duże place, z których będzie się zbierać wodę. I już przystępujemy do budowy kanału Ulgi tak zwanej. Średnica tych rur pod ziemią. Państwo, mam nadzieję, że nie będziecie nawet widzieć, jak to będzie budowane. Będziemy metodą podkopową robić. A więc odprowadzenie wód i przygotowanie terenów pod konkretne następne osiedla, pod następne obiekty. I to świadczy o rozwoju miasta. Oczywiście można krytykować poszczególne budynki i można się zastanawiać, czy przy Słowackiego to lepiej, jak tam było to piwo, mój kolega Kaziu Pisarek sprzedawał i błota ogromnej ilości dookoła, czy jak w tej chwili stoją jakieś tam obiekty i parkingi są pod spodem i parkingi są przed tym sklepem dopalaczy, czy też zostawić dalej tą dziurę barana, która była kiedyś, w tej chwili jest zatkana. I też będzie problem komunikacyjny, bo tam będą multikina, bo tam będą hotele, bo będą restauracje. To jest normalna tkanka miasta. I jako prezydent muszę patrzeć na to pod kątem konkretnie następnych problemów. Dwóch poprzednich prezydentów związało się z pracą parlamentarną. Obecny zrezygnował z funkcji posła na rzecz prezydentury. Ja teraz to widzę w tej perspektywy samorządu, a jestem członkiem i koordynatorem w Komisji Rozwoju Regionalnego. Samorządu, polskiego parlamentu, uczelni i nawet firmy lotniczej, bo pracowałem przez pewien czas w Rzeszowskim WSK. A więc takie doświadczenie przynosi owoce. Tak bym to określił. To nie jako szczebel do kariery politycznej, bo można powiedzieć, że prezydent miasta to też jest funkcja polityczna. Jeżeli oczekiwania prezydenta uda się przenieść na decyzje
uchwał, to prezydent ma satysfakcję, że w stosunkowo krótkim czasie te jego pomysły, czy część tych pomysłów udaje się realizować. I tak jak tutaj podczas tej debaty mówiliśmy, że to nie prezydent buduje mosty, drogi. Oczywiście prezydent kreuje ze swoim zespołem doradców, z radą, no to cały urząd realizuje te zadania, prawda, jako organ pomocniczy. Ale ma się satysfakcję, że to szybko powstaje. Natomiast w parlamencie jest się jednym z 460 posłów. Dzieli ich bardzo wiele, ale jedno łączy. Wszyscy trzej decydowali o losach miasta.